Dobry wieczór, dobry wieczór. Wspaniałości z nieba. Niech Dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Dzisiaj przyjrzymy się takiej kolejnej refleksji dotyczącej modlitwy. Wczoraj już powiedziałem, że najbardziej potrzebujemy modlitwy wtedy, kiedy wydaje nam się, że nie mamy na nią czasu. Jest jeszcze drugi aspekt. Czasami. Mamy problem z modlitwą, no bo jesteśmy tacy przygnębieni. Jest nam bardzo ciężko, jest nam źle, mamy jakiś ciężar na sercu. No i znowu, musimy zwrócić uwagę na Jezusa Chrystusa i zwyczajnie go naśladować. Dlatego, że kiedy go nie naśladujemy, to grzeszymy względem tego, co moglibyśmy zrobić, naśladując go. Kiedy Pan Jezus miał ciężką sytuację, kiedy Jezus Chrystus, można by powiedzieć, miał ciężko na sercu, to po prostu się modlił. Zobaczcie, że podczas służby Jezusa Chrystusa jego własny kuzyn i ktoś niezwykle istotny w tej historii, a więc Jan Chrzciciel, został aresztowany i publicznie ścięty. On został publicznie ścięty za to, że powiedział prawdę, którą wiedział od Jezusa Chrystusa. On w konfrontacji z królem w sprawie grzechu. Powiedział to, co należało powiedzieć. I co czytamy w Ewangelii, co w tej historii zrobił Jezus Chrystus? Czytamy w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale takie słowa. Po usłyszeniu tej wiadomości Jezus wsiadł do łodzi i samotnie odpłynął w ustronne miejsce. Wiemy z innych fragmentów biblijnych, że kiedy Jezus oddalał się samotnie w jakieś ustronne miejsce, to w jednym celu. By się modlić do swojego Ojca. Rozczarowanie, porzucenie, śmierć, trudne i smutne wydarzenia, porażki zapiszą swoje rozdziały w naszym życiu. To nie jest tak, że kogoś z nas to ominie. Nikogo z nas to nie ominie. Nasze życie będzie pełne takich sytuacji. Czy nam się to podoba? Czy nam się to nie podoba? Możemy zaklinać rzeczywistość, ale prawda jest taka, że nikogo nie omijają te emocje. Powtórzę je jeszcze raz rozczarowanie, porzucenie, śmierć, trudne sprawy, przegrane bitwy to wszystko zapisze swoje rozdziały w naszym życiu. Oczywiście świat jest pełen terapeutów i pełen lekarzy. I ci ludzie coś potrafią pomóc. Coś potrafią zr zrobić i bardzo często są używani przez Pana Boga. Ja nie jestem ich przeciwnikiem, ale ostatecznie nikt tak jak Bóg nie wyleczy naszych serc. Czytamy w Psalmie 147 od 3 do 5 wersetu takie słowa: Jest lekarzem złamanych serc, jest tym, który opatruje ludzkie rany, On wyznacza liczbę gwiazd wszystkim nadaje imiona wielki jest nasz Pan i potężny w swej mocy ja najbardziej lubię to mówić na takim przykładzie kiedy z czymś się borykamy i stanie się coś trudnego i nasze serce doznaje takiej głębokiej rany, to lekarze terapeuci, psycholodzy potrafią, potrafią to zaleczyć i potrafią spowodować, że to się zabliźni. Ale nie potrafią zrobić tak, by tam nie było żadnej blizny. A kto nosi jakąś bliznę pooperacyjną, wie, że ona od czasu do czasu się odzywa. Czasem swędzi, czasem boli, czasem się robią jakieś rozstępy, czasem to miejsce jest suche, czasem to miejsce mm, na przykład źle reaguje na słońce. No różne rzeczy. Dzieją się z bliznami. I tak samo jest z bliznami na sercu. Taka blizna na sercu od czasu do czasu się odezwie, od czasu do czasu da o sobie znać. Natomiast, kiedy to Bóg operuje nasze, nasze serca, kiedy to Bóg leczy nasze serca, robi to w sposób, w którym nie zostaje żadna blizna. Nie ma śladu po złamanym sercu, nie ma śladu po ranie. W tym sercu i nic się już nigdy nie odzywa. Kompleksowo leczy to nasze serce. I on jest najlepszym lekarzem złamanych serc. Jest tym, który w sposób zupełny opatruje ludzkie rany. Taką wskazówką w tym wszystkim może być dla nas Job. Nikt nie stracił nigdy więcej niż Hiob z ludzi. A jednak Bóg przeprowadził go przez to wszystko i kiedy uczciwie przyglądamy się księdze Hioba, widzimy, że na koniec jego serce jest całkowicie uleczone. Nie ma tam nawet najmniejszej blizny. Wcześniej w tej księdze Hioba czytamy takie słowa Wtedy też zapomnisz o udręce, wspomnisz ją jak wodę, co dawno przepłynęła. Twoje życie stanie się jaśniejsze niż południe, a jego ciemniejsze strony będą jak poranek. Będziesz mógł ufać, bo będzie nadzieja i na spoczynek udasz się bezpiecznie. Ułożysz się do snu i nikt cię nie przestraszy, za to wielu będzie zabiegać o twoje względy. Zobaczcie, jak mocno Bóg gwarantuje, że. Naprawi tą sytuację, naprawi to serce i ostatecznie wszystko będzie dobrze. Pozostaje ostatnie pytanie: jakim narzędziem Bóg leczy? Co jest tym skalpelem, co jest tą nicią, co jest tą igłą, która tak operuje, że nie ma żadnej blizny? Pan Jezus wiedział: tym czymś jest modlitwa. Poświęć swój czas. By się modlić i pozwól, by Bóg w ten sposób uleczył Twoje serce. Błogosław nieprzyjaciół w modlitwie. Zbieraj siły w modlitwie. Ostrz swoje chrześcijańskie życie w modlitwie. Poświęć swój czas, żeby się modlić i żeby Bóg mógł naprawić to, co po ludzku nienaprawialne. Wspaniałości z nieba, do usłyszenia jutro z Bogiem.